mamy realizowane 14 różnych programów dotyczących bezpieczeństwa dzieci na poziomie szkoły podstawowej. Nauczyciele są uczuleni na kwestie ruchu drogowego, a w sprawozdaniu Straży Miejskiej na 723 uczniów, którzy zdawali na kartę rowerową, 263 nie zdało. Nie otrzymało tej karty, może w ten sposób, sobie trudno mi mówić tutaj o niezdaniu. No to jest jak, to jest spora liczba. Czy tutaj, czy powiedzmy sobie, no któryś z tych programów zawodzi, czy wynika to, no generalnie zależy tutaj na bezpieczeństwie tych dzieci. One potem z tą kartą rowerową będą mogły przecież poruszać się po ulicach naszego miasta. Panie Radny, ja w tym temacie bym chciał dokładnie odwrotnie na problem spojrzeć, że 500 dzieciaków zdobyło kartę rowerową. Dlaczego tak chcę powiedzieć? Bo jest to nasz taki autorski program, który żeśmy zaczęli 6 lat temu, wtedy kiedy w sprawozdaniu komendanta miejskiego policji mieliśmy w tamtym okresie bardzo dużo wypadków na drodze, w których uczestniczyły dzieci, których dzieci były ofiarami. I wtedy żeśmy podjęli takie zobowiązanie, że podejmiemy się z nauczycielami grudziąckich szkół podstawowych, podejmiemy się tego trudu szkolenia i zdobywania przez dzieci karty rowerową. Teraz trwa aktualnie 6. edycja, do której również przystąpiło tam 800 chyba uczniów, bynajmniej zostało zgłoszonych 800 uczniów przez dyrektorów szkół. Oni przechodzą szkolenie, zdają egzaminy. Egzamin, my tutaj nie chcemy produkować tych kart rowerowych, tylko autentycznie, żeby tą kartę zdobyły dzieci, które posiadają umiejętności poruszania się po drogach. Największy problem, jaki zauważamy przy egzaminie, to nie jest wiedza teoretyczna, którą dzieci dosyć fajnie chłoną i zdają tą część, a praktyczna. Jazda rowerem, prowadzenie rowera jedną ręką, wydawanie sygnałów skrętu w lewo, skrętu w prawo. Wszystkie szkoły podstawowe w tym programie uczestniczą i tak jak mówimy, co roku 500 uczniów zdobywa tą kartę rowerową. W tym roku będzie to już 3000 prawie dzieciaków, które w tym programie kartę rowerową zdobyły. Te 200, co roku się powtarza mniej więcej taka ilość 200-250 dzieciaków, które zostały zgłoszone, przystąpiły do programu, a później z różnych powodów nie zdały tego egzaminu. Jedne nie przystąpiły do tego egzaminu, inne nie zdały tego egzaminu, jeszcze inne z różnych przyczyn to jest. My tych przyczyn tam nie analizujemy. My specjalnie też, panie radny, jakby powiedzieć, nie naciskamy na tych nauczycieli, którzy z nami współpracują, bo to jest ich dobra wola. Przy naszej organizacji, naszym takim wkładzie, dodatkowo włączeni są w to instruktorzy i egzaminatorzy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. W skali województwa kujawsko-pomorskiego jesteśmy jedyną strażą, jedynym urzędem, który w taki sposób współpracuje z WORD-em, z najmłodszą grupą dzieci. No i chcemy to nadal robić. No może efekty należałoby się może i lepsze. Ja bym też był bardziej zadowolony, żeby te 700-800 dzieciaków, ale uważamy, że te 500 też jest takim dobrym wynikiem, bo to jest dobra